Witam z Retropiwnicy. Dziś kolejny raz spotykamy się na sprawdzeniu jakiejś karty graficznej na AGP. Tym razem padło na konstrukcję GeForce 6200. Z racji tego, że karta nie tak dawno wpadła do kolekcji piwnicznej, no to postanowiłem ją również tutaj przepuścić przez procedurę testową, no i oczywiście w coś tam na niej później zagrać. Zatem spójrzcie, jak ona się prezentuje. Karta jest dosyć niska. Jest oczywiście chłodzona pasywnie, żadnego tutaj wentylatorka nie ma. Posiada 128 MB pamięci DDR. No, oczywiście śledź jest tutaj zwykły, taki wysoki, ale jest możliwość odłączenia gniazda VGA, zatem przy zastosowaniu niskiego śledzia karta może być wykorzystywana w obudowach typu właśnie niskoprofilowe. Zatem konstrukcja może być całkiem ciekawa. Dzisiaj będzie mnie interesować to, jak tego typu karta poradzi sobie z kartami z wcześniejszej serii, czyli właśnie z serii FX5000. Mamy już przetestowane dwie karty z serii FX5000. Była to FX5200 oraz ostatnio testowana FX5600. Zatem zobaczymy, czy teoretycznie nowsza, być może wydajniejsza, poradzi sobie ta konstrukcja właśnie ze starszą generacją. W tym momencie możemy już sobie zerknąć, co mamy na ekranie. Otóż otwarta jest aplikacja Everest oraz CPUZ. W CPUZ oczywiście widzimy, z jaką platformą mamy do czynienia, na jakiej platformie będziemy testować. Otóż jest to płyta główna od Gigabyte'a, model 8 IPE1000-G. Zamontowany jest procesor Pentium 4 Prescott 3 GHz. Oczywiście jest to płyta na socket 478. Na pokładzie mamy 1 GB pamięci typu DDR, który działa w trybie dual. No i myślę, że to są najważniejsze parametry tej platformy. Oczywiście całość działa pod kontrolą systemu Windows XP. System zainstalowany jest na dysku talerzowym 250 GB, dysk typu SATA. Zatem chyba możemy przejść do parametrów samej karty graficznej. Zatem możemy już sobie zamknąć CPUZ. No i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, bo na pewno jest garść osób, które są bardzo ciekawe pewnej rzeczy. Otóż wiadomo, że karty serii właśnie GeForce 6200, jeżeli posiadały odpowiednią wersję układu, dało się teoretycznie odblokować do wersji 6600. Tyle tylko, że wtedy prawdopodobnie zostawała nam jednak ta pamięć, która ewentualnie mogła być na 64-bitowej szynie. Zatem wydajność pewnie i tak byłaby troszkę niższa. No ale sam fakt możliwości odblokowania dodatkowych potoków już robił swoje i wydajność też na pewno by poszła do góry. Zatem czy ta konkretna wersja, czy ten konkretny egzemplarz karty, którą ja posiadam, da się odblokować, czy nie da się odblokować? No to od razu rozwieję wszelkiego rodzaju wątpliwości. Moja wersja nie da się odblokować. A dlaczego? Ponieważ nazwa kodowa układu to NV44, jak tutaj zresztą widzicie, zaznaczone jest. Natomiast karty w wersji z NV43, one dały się odblokowywać. Można było próbować szczęścia, zobaczyć, czy karta faktycznie odpali na takiej wersji odblokowanej, ewentualnie jak odpali, czy te dodatkowe odblokowane potoki, czy one są po prostu sprawne, nie powodują jakiegoś nieprawidłowego działania karty, jakichś artefaktów. Także niestety tutaj nic się nie da odblokować, jest to troszkę nowsza wersja układu, specjalnie była chyba wypuszczona już w takiej wersji naprawdę okrojonej. Tu się nie da nic odblokować, więc nawet nie ma chyba co próbować. No ale zerknijmy na pozostałe jakby parametry samej tej karty. O 128 MB pamięci już wspominałem. Widzimy, że układ graficzny taktowany jest zegarem 351 MHz. Widzimy, że karta wspiera DirectX w wersji 9.0c. Przypominam, że karty FX 5000, tam była wersja 9.0, tu mamy 9.0c. No i teraz pamięć. Pamięć typu DDR, taktowanie 250, zatem efektywnie mamy 500 MHz. No ale niestety przez to, że producent wyposażył ją w 64-bitową szynę pamięci,
no to niestety przepustowość jest na poziomie zaledwie, można powiedzieć tutaj chyba zaledwie 4000, około 4000 MB na sekundę. Jak sobie przypomnimy ostatnią kartę, czyli FX5600, którą tutaj sprawdzaliśmy, to tam było, zdaje się, 8,8, jakoś okolice tego gigabajtów na sekundę. Także tutaj mamy przeszło połowę tego, no nawet połowy nie mamy tego, co było na karcie chociażby FX5600. Z tego też powodu właśnie ciekawy jestem, jak ta konkretna wersja, ta 6200, która nie da się odblokować, jak wypadnie na tle FX-a 5200 i FX-a 5600. Jeżeli byśmy porównywali sobie pixel fill rate i texel fill rate, no to te parametry teoretycznie na papierze wyglądają tutaj delikatnie lepiej niż chociażby właśnie w tej wersji 5600. Tam mieliśmy około 1,3 megapiksela, no gigapiksela, bo tu akurat mówimy, jak jest 1, to ewentualnie można powiedzieć 1300 megapikseli, tu mamy 1400, natomiast tam było też 1300 megatekseli, no a tu oczywiście odpowiednio jest 1400 megatekseli, więc widzimy, że jest minimalnie ten wskaźnik megapikseli i megatekseli wyższy na karcie 6200. Prawdopodobnie też próba odpalania jakichkolwiek gier takich nowszych na konstrukcji z serii 6000 lub też na konstrukcjach tamtych właśnie z serii 5000, no lepiej pewnie by to działało właśnie na tej nowszej wersji, czyli 6200, ale tylko tych nowszych. Podejrzewam, że każda starsza gra jednak preferowałaby serię 5000, no i też próba wybierania spośród tych kart, na przykład jeżeli miałbym do wyboru, czy wybrać 6200, czy taką FX5600, no to może się okazać, że korzystniej będzie wybrać jednak starszą kartę właśnie typu FX5600, ze względu na to, że nowsze gry prawdopodobnie i tak słabo, bardzo słabo by działały na każdej z tych kart, bo byłyby zwyczajnie za nowe, natomiast starsze gry prawdopodobnie wolałyby jednak FX-a, ze względu na to, że tam jest po prostu ta szyna 128-bitowa, jest duża przepustowość, karta, jak pamiętamy, sobie całkiem nieźle radziła, więc myślę, że w starszej wersji Directa, chociażby w 8, taki FX jednak może mieć przewagę nad kartą 6200. 6200 to były te najsłabsze wersje właśnie z rodziny 6XXX, także sprawdźmy sobie dzisiaj, jak to wypadnie na tle właśnie tamtych dwóch kart, o których mówiłem. Oczywiście będziemy sobie też sprawdzać inne karty, chociażby z rodziny tych Radeonów. Zobaczymy, jak to ogólnie wypadnie. Także myślę, że mamy mniej więcej omówione te parametry karty główne. Zatem zerknijmy sobie teraz do Excela. Oczywiście odpowiedni wpis jest już tutaj na końcu dodany. Będziemy uzupełniać rekord oznaczony kolorem żółtym. Kolorem tym takim różowym oznaczone są wyniki karty GeForce 7600 GT, ponieważ ta karta do tej pory prowadzi we wszystkich benchmarkach, we wszystkich testach, ma najwyższe wyniki. Także jeżeli którakolwiek inna karta zdołałaby chociaż w jednym benchmarku pokonać tamtego GeForce 7600 GT, no to oczywiście zabieramy wtedy kolor różowy z danego testu i wstawiamy do drugiej, tej nowszej karty, która później trafia do testowania. I tak to by mniej więcej się odbywało, no ale aktualnie do tej pory jeszcze żadna inna karta, która była testowana po 7600 GT, nie zdołała w żadnym teście wypaść lepiej właśnie niż ta najszybsza 7600 GT. Także mamy tutaj dzisiaj GeForce 6200. Za moment sobie odpalimy 3D Marka 2000, 3D Marka 2001 i 3D Marka 2003. Później mamy grę Quake 3 Arena oraz Doom 3. Uzupełnimy sobie wszystkie wyniki. Później będziemy sobie patrzeć, jak ta karta wypada na tle innych poprzez sortowanie każdorazowo całości tabeli, całości zestawienia względem kolejno właśnie tych 3D Marków, a później gier. Będziemy mniej więcej widzieć, na którym miejscu, na którym rekordzie uplasuje się dzisiejsza bohaterka. Będziemy też widzieć, jakie konstrukcje są bezpośrednio przed nią,
a jakie konstrukcje udało jej się przegonić. Dobra, zatem to już wiemy. Tutaj mamy listę gier jeszcze, na które chciałbym dzisiaj tutaj uruchomić. Ostatnio sprawdzaliśmy wyłącznie Kapitana Pazura oraz tą grę Will Rock. Dzisiaj również chciałbym to uruchomić, bo wiem, że tam raczej daleko nie dojdę, ale w międzyczasie udało mi się przejść te trudne momenty, gdzie tam się zatrzymałem w ostatnim odcinku. Kawałeczek tylko przeszedłem. Zatem dzisiaj sobie wznowimy. No i jeszcze tak sprawdzimy sobie, jak zareaguje Need for Speed Underground na tej karcie. No i GTA trójeczka. No i to będzie wszystko mniej więcej na ten odcinek. Zatem myślę, że możemy startować właśnie z 3D Markiem 2000. Ja już go odpalam. Ustawienia oczywiście domyślne, rozdzielczość 1024x768. Zaczynamy od 16-bitowego koloru, później oczywiście pójdzie na 32 bity przy kolejnych edycjach tego benchmarka. Zatem jedziemy. Wynik mamy już na ekranie. Karta uzyskała 9734 punkty. Zatem możemy go zapisać. 9734. Od razu widzę, że też jest to niższy wynik niż poprzednio testowana karta. No ale my lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Teraz pora na 3D Marka 2001. Zobaczymy, czy sprawdzi się teoria, że im nowszy 3D Mark, tym nowsza karta będzie uzyskiwać lepsze wyniki względem starszych konstrukcji. Sprawdzimy to. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym 3D Markiem będzie to widoczne lub też nie będzie widoczne. Zatem startujemy. No ciekawie, ciekawie nam się tutaj zaczyna robić. W 3D Marku 2001 karta uzyskuje z kolei 8415 punktów. Pora to zanotować. 8415. Dobra. No i przed nami 3D Mark 2003. Najcięższy. Zobaczymy, jak tutaj sobie karta poradzi. Zamykamy. Dobrze napisałem? Jeszcze raz sprawdzę. 8400. Dobrze. Ok. Zatem 3D Mark 2003. Czekamy, czekamy. Zaraz powinien się odpalić. Dysk troszkę chrobocze. Dobra.
Próbujemy, nic się nie da. Wszystko jest tak jak trzeba zaznaczone. No to startujemy. Dobra, mamy wynik 2633. W tym momencie robi się jeszcze bardziej ciekawie. 2633, notujemy to. Dobra, zapisane. Pora zatem przystąpić do testowania trybów OpenGL, czyli zaczynamy od Quake 3 Arena. Odpalamy. Zerknijmy sobie na ustawienia, czy nie trzeba skorygować. Tu wszystko widzę, że jest na maksa w 1024x768. To możemy wpisywać. I cyk. Sprawdzamy, ile tych klatek będzie. No już widzę na pierwszy oka, że jest troszkę wolniej niż na FX5600. Czy będzie 200, czy nie będzie 200? 171,5. Można powiedzieć, że tylko 171,5. Notujemy. 171,5. OK. Zatem Doom trójeczka. Zobaczymy, jak tu sobie poradzi ta karta. Quake'u tak raczej nie błysnęła, ale może chociaż w Doomie będzie coś lepiej to wyglądać. Oczywiście proporcjonalnie, bo wiadomo, że w Quake'u i tak będzie dużo więcej klatek. Sprawdzamy system 800x600 high quality i tak ma właśnie być. Konsola i wklepujemy. Kontrola, team demo, demo 1, dobra, jedziemy. No i dobra, teraz to już jest całkiem hiper ciekawie. Mamy 26,9 FPS-a. 26,9. Zapiszmy to. Dobra, w tym momencie ja muszę kliknąć dyskietkę i później już jej więcej nie klikać. Dobra, w takim razie przystępujemy do sortowania. Kolejno, tak jak odpalaliśmy te testy, czyli najpierw przesortujemy malejąco względem 3D Marka 2000. Cyk, malejąco i patrzymy, co tam wyszło. Karta wylądowała na 15 wierszu, czyli jest to 14 pozycja.
nie zdołała nawet wyprzedzić, uwaga, GeForce 2 Titanium. Ciekawe, GeForce 2 miał 10034 punkty, natomiast GeForce 6200 punktów 9734, no więc te 300 punktów, dokładnie 300 punktów mniej. Zatem my tutaj próbujemy porównywać tą kartę z FX-em 5200 oraz 5600. Zatem faktycznie FX-a 5200 udało się przegonić, ponieważ ta karta miała to jedno oczko niżej, wylądowała w zestawieniu i miała 9405 punktów. Natomiast FX 5600 był wyżej, tam było 11624 punkty, zatem sporo, sporo więcej. No widzimy, że ten pojedynek tak po środku z jedną kartą, z tą najsłabszą, wygrywa GeForce 6200, natomiast tą mocniejszą FX-em 5600, no póki co przegrywa. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. No na pewno udało się przegonić Radeona 9000, Radeona 9200, no tam niżej chyba już nie będziemy patrzeć. No ale to, że przegrała z GeForce 2, no to już tak nieciekawie to wygląda. Również przed nią znalazł się HD 5450 w wersji na PCI. No później to już oczywiście mocniejsze karty jeszcze i jeszcze wyższe wyniki, czyli Radeon 8500 LE, później 9600 Pro, G-Cube 9550, no i dalej to już możemy ewentualnie dopatrzeć się na piątej pozycji GeForce 6600 AGP, czyli właśnie teoretycznie kartę, do której byśmy dążyli przy próbie odblokowywania. No niestety nie na tej konkretniej wersji, nie na tym egzemplarzu, co ja posiadam. Także widzimy 6600 a 6200, jaka jest różnica w 3D Marku 2000. Dobra, w takim razie co działo się w 3D Marku 2001? Zaznaczamy wszystkie wpisy, sortujemy względem 2001 i pyk, i przewijamy, i cyk, dobra. Tym razem 14 wiersz, zatem 13 miejsce. No i tutaj karta bezpośrednio, GeForce 6200 bezpośrednio przegrał kolejny raz z GeForce'em FX 5600. 9076 kontra 8415 punktów, zatem no i około 600 punktów różnicy między tymi dwiema kartami. A patrzcie, co ciekawe, dokładnie ta karta wstrzeliła się pomiędzy FX-a 5200 a 5600, ponieważ bezpośrednio za 6200 wypadła karta FX 5200 i tam było 7052 punkty. No ale już tutaj jest większa różnica, bo jest to około 1400 punktów różnicy. Także idealnie dobrałem kandydatów do walki właśnie dla GeForce'a 6200. Patrzymy, jak tam było jeszcze niżej. Radeon 9000 kolejny raz znalazł się poniżej karty 6200, no i nawet poniżej 5200. Znów był 9250 jeszcze niżej, no i mniej więcej podobnie. Tym razem GeForce 2 Titanium tu już sporo, sporo słabiej, tylko 5408 miał. Dobra, a jak sytuacja wyglądała wyżej? No wyżej to oczywiście 5450 na PCI, 8500 LE, 9600 Pro, no a 6600, zwykły 6600 miał 12627 punktów, a tutaj mieliśmy 8415, więc no całkiem dużo, ponad 4000 punktów, około 4200 różnicy. Dobra, sprawdzamy, co się działo w ostatnim, najnowszym 3D Marku, jaki tu uwzględniamy, czyli 3D Mark 2003. Zaznaczamy. Sortujemy. Malejąco i pyk. Cofniemy o jedno. No i tym razem mamy troszkę lepiej. Troszkę lepiej mamy 11 wiersz, zatem będzie to 10 lokata. No i uwaga, pierwszy raz udało się karcie GeForce 6200 przegonić kartę GeForce FX 5600.
Ale patrzcie, jaka różnica była. 2608 kontra 2633 punkty. Więc naprawdę minimalnie się tu udało. Ja tam wcześniej wspominałem, że prawdopodobnie im nowsza gra, czy im nowszy benchmark, czy tam właśnie taki 3D mark właśnie, tym bardziej prawdopodobnie będzie chciał punktować serię 6000. Natomiast im starsza gra i starszy benchmark, być może lepiej będzie się czuł taki benchmark właśnie na karcie z serii FX. I to właśnie 5600. Także tu już to chyba nam wychodzi. Pierwsze dwa 3D marki padły łupem GeForce FX 5600. Natomiast 3D Mark 2003 to już pierwsza wygrana GeForce 6200 nad FX-em 5600. Później był GeForce 4 Titanium 4200 1721 i dopiero kolejne miejsce to FX 5200 z wynikiem 1619. Natomiast kolejna karta nad tymi kartami to GeForce Radeon 9600 Pro i tam już było ponad 3000 punktów, 3175. Natomiast zobaczmy, jak wyglądała różnica między zwykłą 6600, która miała 5433 punkty, a taką właśnie 6200. 2600, 5400, 2600, 5400. Taka to mniej więcej różnica dwukrotna. Dobra, w takim razie sortujemy po Quake'u 3 Arena. Za daleko nam to wyjechało. Ok. Czyli mamy póki co 2 do 1 dla FX-a 5600. Quake 3 malejąco i pyk. 15 wiersz, zatem 14 lokata. No i tutaj jeszcze ciekawiej się zrobiło, bo karta 6200 wypadła naprawdę słabo. Na tyle słabo, że nawet FX 5200 ją przegonił, wykręciła FX 5200 wykręcił 10 klatek więcej, 182,2 kontra 171,5, no to już jest jakaś tam różnica. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na wynik FX-a 5600, który miał aż 229,4 klatki, no to tu już staje się naprawdę ta różnica znacząca. Tu już jest bardzo dużo, tu już jest praktycznie 60 klatek różnicy. No tutaj naprawdę FX 5600 mocno odjechał nowszej karcie, no, z nowszej serii, czyli właśnie 6200. Tutaj ta karta chyba przez to przycięcie tą szyną do 64 bit tak została mocno skrojona, że po prostu nie była w stanie robić wyniku dobrego. Prawdopodobnie niskie rozdzielczości, ta karta by sobie całkiem nieźle jeszcze radziła, no ale im wyższa rozdzielczość, tym zaczyna tu brakować pewnie przepustowości właśnie pamięci na karcie. No, także kolejne oczko na korzyść FX-a 5600, co więcej, nawet obudził się 5200 tym razem. Czyli można powiedzieć, że FX 5600 już prowadzi 3 do 1 nad kartą GeForce 6200. No i ostatni test nam został, czyli Doom 3 w rozdzielczości 800x600 w high quality. Zatem przesortujmy. Jedenasty wiersz, zatem 10 lokata. No i spójrzcie, jak to było blisko. 26,9 kontra 26,8, ale 0,1 po przecinku na korzyść karty GeForce 6200. No oczywiście ja bym tutaj starał się raczej dać znak równości w tym akurat w tej grze, no ale jednak skoro notujemy to coś, tą część po przecinku, no to również to uznajemy. Zatem małe oczko, mały punkcik na korzyść GeForce 6200. No i ostatecznie tak naprawdę to jest ile? Mamy tak, jeszcze raz, do dwóch na pewno będzie, ale 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Czyli mamy 3 do 2 dla karty FX 5600. W trzech testach wygrała 5600, a w dwóch testach wygrała
karta GeForce 6200. Tu była bardzo, bardzo mała różnica. Kolejna karta w zestawieniu nad tymi kartami to Radeon 9600 Pro. Tam już było ponad 30 klatek, 33,6. FX 5200 to zaledwie 18,6, zatem tutaj można mówić, że wynik już raczej niegrywalny w tym konkretnym trybie. No ale te dwie karty mniej więcej akurat tutaj praktycznie prawie że równo wypadły, no i praktycznie pewnie na obu przy delikatnych korektach, przy delikatnym poluzowaniu tych nastawów, no na obu pewnie dałoby się zagrać w miarę płynnie w grę Doom 3. No i tak to właśnie wygląda. Zatem mając taki wybór pomiędzy składając sobie jakiś stary komputer i pomiędzy właśnie kartą GeForce 6200 a FX-em 5600, co bym wybrał? No wydaje mi się, że chyba jednak tak jak tutaj nam wyszło, lekka przewaga karty FX 5600 i chyba właśnie ją bym wybrał. Karta powinna mieć jednak stabilniejsze te wyniki. W starszych grach powinna na pewno wypadać lepiej. W nowszych grach prawdopodobnie FX wypadnie troszkę gorzej od karty GeForce 6200, ale tutaj trzeba zastrzec jeszcze to, że te nowsze gry prawdopodobnie będą słabo działać na obu tych kartach, więc no ja bym sobie wtedy odpuszczał. Bym sobie po prostu poszukał jeszcze mocniejszej karty, nawet z tej serii 6000. Bym przynajmniej jakoś 6600 albo 6600 GT bym próbował gdzieś tam się zaopatrzyć i taką kartę bym wstawił. Natomiast bezpośrednio z tych dwóch wybrałbym jednak FX-a 5600. Dobra, tak bym to mniej więcej podsumował. O nie, kliknąłem dyskietkę. Chwila. Spróbujmy to cofnąć, czy da się. No, chyba nie da się. No dobra, trudno. W takim razie tak już będzie musiało zostać. A miałem nie klikać tego. Dobra, nic nie straciliśmy, ewentualnie tylko kolejność kart nam się zmieniła. Mniejsza o to. Teraz pora na odpalanie gier. Mamy te cztery gry przygotowane. Wiemy, że w tych dwóch ostatnio, jak odpalaliśmy, klatki nam się w ogóle nie wyświetlały, przynajmniej korzystając z tego MSI Afterburnera, więc spróbujmy dzisiaj na przykład z Frapsem. Nie wiem, czy to się cokolwiek wyświetli, czy się nie wyświetli. Zaryzykujmy. Ewentualnie później sobie możemy to wyłączyć, a przełączymy się w przypadku Need for Speeda i GTA na to nowsze oprogramowanie. No ale teraz sprawdzamy grę Kapitan Pazur. Będziemy sobie wczytywać z tego miejsca, gdzie tam ostatnio było zasejwowane, a kawałeczek, centymetr dosłownie dalej doszedłem. Udało mi się przejść to miejsce, gdzie cały czas kusiłem. Zatem odpalamy. Ja już biorę sobie słuchawki i mam nadzieję, że dźwięk jest na odpowiednim poziomie. Jak coś, to będę przyciszał. Dobra. O, patrzcie, jakieś zero tam się wyświetliło. O, tutaj są. Fraps jakoś tam sobie lepiej radzi jednak. Dobra, więc próbujmy to wczytać. Jeden gracz, wczytaj grę. Tutaj to i mamy zapisany punkt zapisu 1. To jest jedynie aktywne. Zatem wczytujemy. Dobra, no i jesteśmy... Patrzcie, ile jest FPS-ów. 272. No i kto twierdzi, że w trybie 2D klatki nie będą się wyświetlać? Mogą, mogą. I to całkiem dużo. Jak tam było? Alt strzela, Ctrl nawala, albo tam z ręki, albo pewnie z jakiejś tam szabelki, zależy co akurat popadnie tam pod ręką. No i spacja podskakuje. Tutaj mamy drabinkę, więc wdrapiemy się troszkę wyżej. A nie, to jednak mnie... Przecież ja to przeszedłem ostatnio. Jak nie patrzyliście, o, tak właśnie zrobiłem. Troszeczkę się podszkoliłem chyba. Ale wydawało mi się, że zapisałem to, a nie... A jednak się nie zapisało, dziwne. No dobra. No ale w każdym razie teraz za pierwszym razem... O, za pierwszym razem mi się udało przejść. Dobra. Tutaj mamy jakiś znaczek ze strzałką, że musimy chyba się wrócić. Ciekawe.
No faktycznie, bo tutaj za bardzo w prawo już się nie da iść, więc będziemy musieli. Na szczęście tu jest drabina, bo już myślałem, że będę musiał wracać przez tymi podskokami. Ale patrzcie, jak te klatki, teraz jest ponad 400. O, tamto już widzę, że ma jakąś spluwę, jak lejek. Aj, nie w tą stronę. Nie w tą stronę byłem odkręcony. Ale strasznie nie lubię tych przesuwanych platform, bo zawsze z tego spadam. Może wam lekko pogłośnie, sam nie wiem, bo patrzę na wskaźnik głośności. Ja mam oddzielnie na słuchawkach, a wy macie oddzielnie, więc jestem ciężko. Dobra, zdjęty. Nawet mi się podoba. A, bo właśnie, bo tu chorągiewka. Trzeba dojść do następnej chorągiewki, wtedy zasejwuję. Na szczęście mnie zasejwowało. Poczekajmy na spokojnie, żeby nie spaść znowu. No tak, chociaż nie wiem, po co ja tu wskoczyłem. Bo pewnie jak przeskoczę teraz daleko w prawo, no to co tam, spadnę sobie na dół. I pewnie zginę. O, dobra. Tutaj coś można wziąć. Bo tak w niektórych miejscach, o, tak ledwo co podskakuje, a w innych jakoś tak sobie pyknie. Daleko, wysoko. Nie, nie, nie. Czy muszę w tak dziwaczny sposób zawsze ginąć tutaj? Spokojnie, spokojnie. Znowu bym spadł z tego. Jak to wskakiwać na to? No. Wow! No właśnie. Ale ja tu nie wskoczę. Jak tutaj mam wskoczyć? Jakiegoś speeda potrzebuję, czy co? Bym znowu spadł. No mówiłem, że pewnie mało ugram, że 4 gry zamiast 2. No bo ta moja gra pewnie się zaraz skończy. No nie jestem w stanie na to wskoczyć w ogóle. O! A! Chyba trzeba tak delikatnie na koniec tej drapki przejść. I wtedy... Ale już... Właśnie trzeba najpierw... Najpierw skoczyć, a później w prawo. Nie. Najpierw chyba w prawo. Tak zwany rozbieg. No nie przeskoczę tego. A już mi się prawie udało wtedy, no. Trzymaj się, trzymaj. Nie, no nie umiem skakać w ogóle w tej grze. O, teraz mi wyskoczył znowu wysoko, ale... Wyskocz wreszcie. Ach, te gry. No nie, no, no nie uda się. Jeszcze jedna próba. Ledwo. Dobra. Nie będę w to męczył, jak nie umiem nawet wskoczyć tam. Koniec życia, pomoc, koniec gry. Koniec gry wezmę. Zatem zobaczmy tego Wheel Rock, tak to było. Jak to będzie działać. No tam ostatnio w ogóle FPS-y nam się nie wyświetlały, więc ciężko powiedzieć. No grało się chyba całkiem nieźle. Wydawało mi się, że klatek było dużo na FX-ie 5600. Jak będzie tutaj? Czy się wyświetlą te FPS-y, czy też nie będzie ich widać? Na razie nic nie widać, więc pewnie też nie będzie. A nie, są. 77. Na razie jest dobrze. Może Frap sobie jednak lepiej będzie radził niż tamto oprogramowanie. Wczytajmy po prostu. Tu też kawałeczek podszedłem. Tam nie byłem w stanie tej hali przejść. Cały czas mnie atakowali. Okazało się, że tam wystarczy kluczyk w jednej z tych waz, co tam po bokach były. Strzelić do każdej i pod jedną był kluczyk, więc... Aha, wczytaj.
I nie trzeba było wcale z nimi tam walczyć. Wystarczyło ten kluczyk zdobyć, drzwi się otworzyły i można było przejść. Dobra, mamy tutaj niby klatek dużo. Kto tu mnie rozwala? O, to też się nagrałem, widzę. Jeszcze lepiej niż tam. Wczytaj. Czyli wiem, że od razu jakiś będzie atakował, tak? Dobra, to po prostu przeszedłem przez te drzwi. To tam się działo ostatnio. Ja przeszedłem i dalej już nie szedłem. Ale widzimy, że klatek jest ponad 80. Podejrzewam, że tam też było ponad 80, ale... Ale na której karcie lepiej, to teraz nie stwierdzę. Wydaje mi się, że mniej więcej tak samo mogło być. No i dobra, gdzie my tu jesteśmy? To będą wszędzie jakieś wrota, jakieś drzwi. Te drzwi są zamknięte. Więc znowu jakichś kluczyków będzie brakować. A tutaj... I te są zamknięte, więc można iść tylko tu pewnie. Znowu schodzimy niżej. Jeszcze niżej i niżej. Dobra. Z zaskoczenia mnie wzięli. Co to jest? Coś zbroja? Aj. Gień. Ten wstał. Znowu będą wstawać? Muszę chyba zmykać stąd, bo oni wstają. To mi się nie podoba, że tak ożywają. Znowu się zaczyna. Ciekawe, czy tu też muszę znaleźć jakiś klucz. Za bardzo mi się nie chce z nimi walczyć. O. Wyskoczył mi z tej wody. A to przeładowanie jest fatalne. Za wolne. Szukamy jakiegoś klucza, no bo tu chyba nie ma sensu z nimi walczyć. Gonią mnie. Słyszę to. O, tu jakieś schody są. Ale jak szybko bieg. Jeden, drugi. O tu? Dobra. Czy tam jeszcze jest jakiś? Nie ma. Pozbyłem się ich. Po prostu uciekłem. Dobra, jesteśmy wyżej. Coś czuję, że zaraz coś tutaj... Jakaś lina? Trzyma chyba to. Patrzcie, jaka spluwa jest na środku. Jak ją wziąć? Lecę do nich. Ale jak tam wskoczyć? To trzeba jakoś wykorzystać? To ja użyj. O, jak cię? Chwila. Enter? O, jest, dobra. Gdzie? Gdzie? Rzucają? Chciałbym tą spluwę zdobyć. Schował się. Schował się. Tak? Czy to też muszę użyć? Enter. O, na dole. Czyli to zjechało. I co teraz? Mam zejść na dół, żeby w to wejść i się, ale jak się wtedy wciągnę? Zaczyna się komplikować. Oni tylko czekają, aż się wychylę. Dlatego nie szli za mną, bo wiedzieli, że będę musiał zejść pewnie. Chyba jest za mną jeszcze któryś. Dobra, schodzę w takim razie, tylko nie wiem jak ja się wciągnę na górę.
Enter. Jak to odpalić? Miałem pojęcie. Rozwalał mnie na bank. Nie, enter wciskam, ale to samo nie jedzie. To trzeba wciągnąć. Kto by mnie wciągnął na górę? Tam jest ta spiwa fajna. No i mnie ubili. Zginął gracz. No, ale to mniej więcej coś tutaj jarzy w głowie, ale jeszcze nie mam pomysłu, jak to ogarnąć, żeby wjechać sobie tamtą windką. Dobra, na razie zakończę grę. Tak jak mówiłem, w tych pierwszych dwóch tytułach no nie pójdzie mi dobrze, bo to nie są jakieś łatwe gry. Będę tak po kawałku sobie po prostu odpalał i przejdę po kawałeczku i dalej. Przygotuj się na rozwałkę. Dobra, w sumie nie musimy chyba wyłączać, bo ten Fraps widzę, że sobie całkiem nieźle radzi. Więc po prostu Need for Speed'a sobie odpalmy. Zobaczymy, jak ta karta sobie poradzi, tylko nawet nie wiem, jakie to ustawienia zaaplikować. Normalnie to bym pewnie chciał zagrać w 1024, tylko czy ta karta sobie poradzi, gdy wszystko na przykład ustawię na max, to nie wiem, sprawdźmy to. Jak nie, to obniżymy na 800, na 600, na max. Zobaczymy, jaka rozdzielczość powinna być, żeby to było grywalne w maksymalnych nastawach. Dobra, sprawdźmy, jak jest teraz. Pokazuje 48 klatek, ale nawet nie pamiętam, co to był za tryb. Pyk, mamy... No, właśnie 1024 i tu mamy na full. A tu? Tu też wydaje się wszystko na full. W menu 40 klatek to też podobnie może być w trakcie rozgrywki, więc sprawdźmy to. Bo może nic nie trzeba zmieniać. Quick Race'a weźmiemy sobie. Sprint. Oczywiście Peugeotik, auto. Może będzie dobrze, może będzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Cyk. 30 parę. No, chyba jest to w miarę jakoś tam grywalne. Bywało gorzej. Na szczęście mamy teraz, no, pod względem wizualnym przynajmniej to będzie dobrze wyglądać. A pewnie z płynności to dałoby się jeszcze coś tu uzyskać lepiej. To nawet już teraz 25. Troszkę jednak są spadki. Zatem pewnie optymalnie byłoby przejść na 800, na 600, jeżeli byśmy chcieli grać w tych maksymalnych nastawach. Natomiast jeżeli nie zależy nam na maksymalnych nastawach, tylko wolelibyśmy wyższą rozdzielczość, no to podejrzewam, że nawet jeszcze oczko wyżej dałoby się wskoczyć, ale z poluzowaniem tej jakości, tych detali. To trzeba było jeszcze mocniej, bardziej poluzować je. No tak na granicy tych 25 do 30 klatek czasem derzę. Ale czuć taką ociężałość, nawet prowadząc to auto, czuć, że tak ociężale to idzie, więc tych paru FPS-ów jednak chyba brakuje. No to mamy tylko 4 GB przepustowości pamięci na karcie, więc nie jest to za dużo. Wiadomo, że im wyższa rozdzielczość, tym ta przepustowość powinna również być coraz wyższa, żeby to zachować płynność. Muszę dojechać. No tak raczej w granicach 25 do 30 klatek tutaj bym powiedział, że w tym trybie jest. I pyk. Pierwszy. No działa. Działa. Na pewno było dużo, dużo lepiej na takiej typowej, nieokrojonej wersji, czyli na GeForce 6600. No. Różnica by musiała to być ogromna między tymi kartami. Dobra, wychodzimy.
Zobaczmy jeszcze, jak GTA trójeczka wygląda. Czy to będzie grywalne? Tylko nie wiem, czy tam nie trzeba tego skonfigurować. Zaraz zobaczę, żeby było chociaż te 1024. Odpalamy. Klatki też nam się wyświetliły. Mamy 1024, wszystko jest poprawnie skonfigurowane. Możemy po prostu odpalać. Zobaczymy, jak będzie w trakcie rozgrywki. Bo może to jest za dużo, to z jakiejś innej karty nam zostało. Czy da się grać? No powiedzmy, że nie jest tak całkiem źle. Mamy baseballa. Zobaczymy, czy jakąś misję dostaniemy. Chociaż tutaj nam troszeczkę spadło znowu. Początek był całkiem ok w tej lokalizacji otoczonej domami, tymi ścianami w koło. Natomiast jak wychodzimy bardziej na ulicę, to tych klatek zaczyna być coraz mniej. Pewnie jeszcze jakby teraz deszcz nam zaczął padać, to w ogóle by spadło na 20 gdzieś. Bo z tego co pamiętam ostatnio, jak był deszcz, no to nam ładnie przysiadło. Zobaczmy, czy coś tutaj to otrzymamy za jakąś misję. A, to ostatnio też zacząłem wtedy z tą spluwą tam, ale mnie chyba dorwali? Nie, jakąś... Czy ja wtedy sam zakończyłem? Idziemy, bo tam jest ikonka, zielona ikonka ze spluwą. Tam był ten sklep z amunicją. I gdzieś tam na tyłach można było pobrać spluwę za darmo, czyli w dobrej cenie. Można nawet było chyba sobie potrenować, tam jakieś tarcze strzelnicze były zaczepione gdzieś. No to idziemy. Od razu tutaj sobie boczkiem przejdziemy, bo to chyba gdzieś tu na tyłach było. Tak jest, mamy spluwę. O. Od razu wszyscy w krzyk. Co się dzieje? Co się dzieje? Ktoś strzela. Dobra, ale co teraz? Aha, tam jakiegoś gościa miałem namierzyć. Bodajże. Znaczy jakąś furę, bo to chyba oni furą jechali, jakoś takiej. O, jedzie. Gdzie zwiali? Tam pojechali, muszę iść za nimi. No ale właśnie, to ja potrzebuję fury chyba. Czy oni tu będą krążyć? Zatrzymali się, pewnie światła. Ruszyli. Nie no, to w takim razie to ja muszę furę mieć. Pożyczam sobie taką, bo ich nie dogonię z buta. Już tam gdzieś polecieli do przodu, ale klatki tutaj no tak samo przysiadają jak w undergroundzie, niestety. Poniżej 30. Ale to wszystko kwestia raczej tej pamięci na 64, na 64 bitach. O, dobra. Uciekli. Wychodzę. Ale ciężko się celuje przy tylu FPS-ach. Znowu mnie załatwili. Drugi raz. Nie no. Ciężko się celuje tym. Za mało klatek jest. No i co teraz? Puszczą mnie, czy mnie nie puszczą? I do szpitala. No, same porażki dzisiaj. Nie jestem w stanie w nic gdzieś tam dodatkowo dojść do przodu. Dobra.
Ale gra działa. Gra działa tak mniej więcej do 30 klatek, tutaj bym powiedział, pod obciążeniem. Niestety wygląda to tak samo jak w Need for Speed Underground, więc widać tutaj słabość karty, ale nie samego układu raczej, tylko powiedziałbym, że to kwestia tej pamięci właśnie 64-bitowej, gdzie mamy tylko te 4 GB przepustowości, no i w takich trybach już 1024 i wyżej na pewno byłoby to mocniej odczuwalne niż w tych niższych. W niższych zapewne klatki by się bardziej trzymały granicy, pewnie by nie spadało poniżej 30, także jeżeli ktoś ma tego typu kartę, no to pewnie trzeba 800 na 600, nie przesadzać z tymi detalami i jeszcze w niektóre gry dałoby się pograć. Ok, dzięki za oglądanie tego odcinka i do następnego. Hej!